Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj w kolejnym odcinku moich wykopków, to już 56 raz. Jesteśmy tutaj na takim polu zabronowanym, nie zasiane na razie, także możemy chodzić. Jesteśmy pod tak zwaną Ostrą Górą i przed chwilą mieliśmy w tym miejscu pierwszy sygnał i wyskoczył nam kawałek wołowia, właściwie to najprawdopodobniej wystrzelona, spłaszczona kula. Wszystko na to wskazuje. No, takie rzeczy może nie są zbytnio tam ciekawe, ale na początek dobre i to. Mam nadzieję, że tego dzisiaj będzie więcej. Z tych lepszych rzeczy, że tak powiem. Także to na razie tyle. Mieliśmy kolejny sygnał. Wyskoczył nam taki mały wisioreczek jakby. Są na nim jakieś wzorki. Coś takiego. Druga strona tak wygląda. O. No i tak on wygląda też z pierwszy, jak mówiłem wcześniej. No dobra, to na razie tyle. I mieliśmy kolejny kawałek ołowiu. Nie wiem, też chyba spłaszczona, wystrzelona kula. Tak to wygląda. Nic. Idziemy dalej. Pogoda jest zróżnicowana trochę. Tam wieje znowu. Wcześniej padał grad. Taki nieduży, ale padał. Tutaj z tej strony mamy piękne niebo. Jesteśmy cały czas pod Ostrą Górą, czyli tutaj. No i to na razie tyle. Do następnego. Mieliśmy kolejny sygnał i wyskoczyła nam taka oto łuska poniemiecka. Tak ono to wygląda sobie. No nic, lecimy dalej. Wyskoczyła nam pierwsza monetka. Jest to 10 pfeningów, rocznik 1925. Niech złapie ostrość. Tak to wygląda sobie. No pierwsza dzisiaj, mam nadzieję, że nie ostatnia. Nie wiem, może pokażę. Tak. W domu mam 5 pfeningów z tego okresu. Gdzieś wypadł. Dobrze. No nic. Idziemy dalej. Może coś wyskoczy jeszcze. Na razie. I mamy kolejnego moneciaka. Jest to jedna kopiejka. Wszystko. Także spotykamy się przy podsumowaniu. No i jeszcze wyskoczyła nam taka rączka. Jak tutaj. Tak to wygląda. O. No nic. Będziemy się zbierać, bo dzisiaj czas trochę mnie goni. Także to na razie tyle. Do następnego. No. To na razie tyle. Jeżeli jeszcze coś będzie, to spotykam się przy następnym sygnale, jeżeli nie, to już przy podsumowując dzisiejszy dzień. No tego nie było za dużo. Tylko dwie monetki. Najbardziej zaskoczony jestem tą jedną kopiejką. Ale o niej za chwilę powiem. Tu mamy tak dwie spłaszczone kule. Jedna łuska po niemiecku, jedna rączka. Ten wisiorek taki. No i dwie monetki, 10 pfenigów, 1925 rocznik i tak jak mówiłem, najbardziej zaskoczony właściwie jestem, bo na tych terenach to naprawdę rzadki odkaz spotkać jakąkolwiek radziecką monetę, a
tutaj akurat udało mi się znaleźć tam jedną kopiejkę, to jest prawdopodobnie, ale nie jestem pewien dokładnie, 1963 rocznik. Ale tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. No dobra. To na dzisiaj tyle. Także do następnego razu. Cześć.